Arkadiusz Czartoryski z Prawa i Sprawiedliwości został przewodniczącym stałej Komisji Sejmowej do spraw kontroli państwowej siódmej kadencji. Wiceprzewodniczącymi Mariusz Błaszczak z PiS-u oraz dwóch posłów PO, Andrzej Kania i Teresa Piotrowska. Do zadań komisji należą m.in. sprawy działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a w szczególności opiniowanie planów pracy NIK-u oraz rocznych sprawozdań z działalności tych instytucji.